Paryż. W lutym wybraliśmy się z Krzysztofem trochę na walentynki, ale bardziej w poszukiwaniu inspiracji na paryskie Premier Vision. Przez 3 dni, 2 razy w roku w Paris-Nord-Villepinte 6 głównych gałęzi przemysłu dostarczających materiały i usługi dla światowej branży mody spotykają się właśnie na tych targach. Cały event jest tak ogromny, że naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od analizy mapy. Pierwsze, co znalazłam na mapie, to food market. To jest ta mapa. Oczywiście. Hala druga, to jest hala chińska. Chyba też muszę wypominać. Chińska hala? Hala czwarta. To jest hala z akcesoriami i z biżuterią. Więc... Też możemy pominąć. No nie, akcesoria do skierunku jest strasznie ważne. Wszystkie dodatki, guziczki, to jest, czyli to jest ważne, ale tak czy siak możemy to zostawić na później. To jest widok na halę szóstą. Możecie zobaczyć skalę, natomiast to jest jedna z mniejszych tak naprawdę hal. To jest hala, w której ja dla siebie akurat za dużo nie znajdę, bo jest tutaj dużo tkanin takich do wykonywania odzieży sportowej, do robienia swetrów, więc dla mnie szczególnie, ale zaraz przemieszczam się już w kolejne miejsca. Oczywiście jako pasjonatkę mody aż korci, aby przejść po tych wszystkich stoiskach, ale podejrzewam, że wtedy zabraknie mi czasu na modę ślubną, a to ona jest dla mnie teraz najważniejsza. Żono, twój operator jest wierny tobie. Chciałabym, żeby tak pozostało na zawsze. We dwoje zawsze raźniej. I nawet udało nam się dotrzeć do hali numer 5. Zaczynamy szaleństwo. Tkanina tworzy suknię, dlatego jej wybór jest tak istotny. Możliwości są nieskończone, a desenie, szycia, ozdoby, rodzaj materiału tak różne, że ciężko podjąć ostateczną decyzję. Dajecie wiarę, że kolejny sezon zaowocuje nowymi wzorami? Niewiarygodne. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym możemy zobaczyć wszystkie trendy na przyszły rok. Jest to fajne, bardzo inspirujące miejsce. Na przykład tutaj jest taka tablica z kolorami, które będą najładniejsze w przyszłym sezonie. Więc jest to prawdziwa ściągawka dla projektantów. To jest kolejna totalna ściągawa. Co dla kobiet, co dla mężczyzn, co na sportowe ubrania, co w modzie takiej codziennej. Jak dopasować kolory, jak je połączyć, jak zrobić, żeby było modnie, żeby było w trendach. Naprawdę wystarczy tu chwilę posiedzieć i wszystko jasne. Tam są pokazane kombinacje kolorów, jakie można robić, ale tutaj również są takie stoiska, na których widać, co będzie modne. Bardzo modne są kontrastujące ze sobą materiały. Bardzo modne są wzory. Właśnie krata jest super modna w tym roku. Mi się maksymalnie podoba ten trend na neonowe kolory i neonowe wzory. Są naprawdę przepiękne. Na tych targach fajne jest to, że one są bardzo spójne. Wszystkie stoiska wyglądają dokładnie tak samo. Jedynie firmy przynoszą tutaj swoje tkaniny, swoje próbki, więc jest tak bardzo czysto, ale też mam wrażenie, że łatwo się skupić. Bo każda ulica wygląda tak samo. Czas na przerwę, więc czas na coś słodkiego. Właśnie to jest takie miejsce, w którym są pyszne francuskie eklerki. A dla mojego męża pyszny francuski szampan, więc wszyscy szczęśliwi. Co takiego? Chciałeś, żebym mówiła, Tomasz. Konsumpcji nie pokazujemy, bo operator miał zajęte ręce. A po przerwie wybraliśmy się na dział z akcesoriami. Akcesoria, wszystkie dodatki. Maseczki, guziczki, zameczki, pierdółeczki, kołnierzyczki. Wszystko tu jest. Wszystko, co drogie. Nitki, wszystko. Musimy po prostu przejść tutaj. Boże, ale chyba nie wszystko. Matko Boska. Jest tyle tu, że można dostać po prostu zawrot głowy. Sprzedają wszystko. Torebki, błyskotki, naszywki, wszystkie.
prasowanki. Oh my god! Akcesoria na głowę! Bardzo proszę, jakie fajne. W ogóle to jest również dział seryjny. Biżuteria jest bardzo zróżnicowana w tym sezonie. Połączenia materiałów, z jakich jest wykonana, są zaskakujące. Mamy złoto, srebro, metale, plastik, pióra, kamienie, szkło, tkaniny. Wzory i projekty są bardzo nowoczesne. To jest po prostu takie piękne pytanie, moje kolczyki. Duże koła, złote i obłożone czerwonymi piórkami wyglądają najlepiej na świecie. Piękne. No! Słuchajcie, milion godzin później kończymy naszą wycieczkę po targach. One trwają 3 dni, ale mam wrażenie, że nawet gdybyśmy spędzili tutaj tydzień, to nie bylibyśmy w stanie zobaczyć wszystkiego. To jest prawdziwe szaleństwo, prawdziwy raj i prawdziwie inspiracyjne miejsce, w którym można skrywać. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i komentarz pod spodem. Tutaj przygotowałam dla Ciebie kolejne propozycje, które mogą Ci się spodobać. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nigdy już nie przeoczysz premiery.